Postanowiłam się zabić. Myślę, że to ważne, by ktoś to zrozumiał. Dlatego więc nagrywam to wideo, zanim odstrzelę sobie łeb. Pamiętam, jak to się zdarzyło po raz pierwszy, gdy miałam 9 lat. Johnny Weller i ja bawiliśmy się na podwórzu, za jego domem. Słońce zachodziło za płotem. Ciepłe czerwienie i oranże przemykały przez kościsto-białe sztachety, jak pomarańczowy sorbet między perłowo-białymi zębami. Johnny był kowbojem, a ja brudną czerwonoskórą. Kradłam jego konia. Biegaliśmy dookoła huśtawek. On się śmiał, a ja radośnie krzyczałam i groziłam mu, że go oskalpuję. Kiedy się potknął, ja podbiegłam do miejsca, gdzie leżał na ziemi. Złożyłam dłoń w pistolet, wycelowałam palcem w jego nos i dumnie obwieściłam. Teraz ja mam twój rewolwer. Pif paf! Głowa Johnego eksplodowała. W kolosalnym rozbryzgu karmazynowej krwi, szarych kawałków mózgu i fragmentów czaszki mieniących się w świetle zachodzącego słońca. Moja ręka opadła do boku, a ja wpatrywałam się w to wszystko z otwartymi ustami. Nie byłam w stanie zrozumieć, co się stało. Ktoś krzyczał. Na początku pomyślałam, że to pewnie musi być mama Johnego. Ale dopiero, gdy pospiesznie otworzyła drzwi do ogrodu, zorientowałam się, że to ja krzyczałam. Matka Johnego, przyciskająca do piersi pozbawione głowy ciało jej syna, uzupełnia swoim załamanym szlochem mój przerażony wrzask. Pogrzeb Johnego odbył się tydzień później. Trumna była zamknięta. Zapomniałam o połyskującym świetle wśród chmury krwi Johnego. Zapomniałam o jego matce, tulącej jego bezwładne ciało. Małe ciało. Błagającej mnie o wyjaśnienia, co się stało jej synowi. Zapomniałam o szeryfie, który tłumaczył mojej mamie, że Johnny został trafiony przez spadającą kulę. Jeden z 26 przypadków każdego roku. Zapomniałam o cichych rozmowach taty i mamy, że nigdy nie znaleziono kuli, która rozsmarowała uśmiech Johnego po trawie. Dostosowałam się. Poradziłam sobie. Zapomniałam. Nie zapomniałam następnego razu, kiedy to się zdarzyło. Już nigdy więcej nie bawiłam się w kowbojów i Indian. Nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, gdzie chłopcy bawiliby się ze mną w jakąś strzelaninę. Pamiętam za to małą dziewczynkę, ze swoją pukawką nerw dookoła. Podbiegła do mnie. Wycelowała we mnie broń i krzyknęła: "Ręce do góry!" Uśmiechnęłam się i spełniłam jej żądanie. Upuściłam kanapkę pozornie przepełniona grozą. Uniosłam ręce w kierunku nieba i błagałam o litość. Wstąpił w nią prawdziwy maniak morderca. Wykonała wyrok rojem kapiszonów. Posłusznie udawałam martwą, bezwładnie padając na ławkę. Zachichotała i nakazała: "Teraz twoja kolej! Zastrzel mnie!" Nagłe uczucie intensywnego dyskomfortu przeleciało po moim kręgosłupie. Pomyślałam o kwiatach, mieniących się w szkarłatnych różach, mokrych od porannej rosy. Spoglądała na mnie niecierpliwie. Najwyraźniej przekonana, że musi skapiszonować mnie jeszcze raz, żeby mnie sprowokować. Uniosłam palec niepewnie. Wycelowałam w nią i wyszeptałam: "Pif paf." Tym razem to nie ja krzyczałam. Jej matka zabierała pourywane kończyny córki, gorączkowo tuląc rękę, potem nogę. Wycelowałam palec w pępek dziewczynki. W chwili, gdy słowa puściły moje usta, pękła jak balon wypełniony krwisto-czerwonym ponczem. Przed oczami pojawiło mi się rozczłonkowanie Johnego Wellera. Powoli zachodzące, czerwone słońce za jego pasiastą koszulą. Uciekłam. Już więcej nie mogę. Wczoraj wkurzyła mnie Laura. Przyłożyłam palec do jej twarzy i kazałam jej się odwalić. Nawet nie musiałam mówić tego co zwykle. Nie mogłam zmusić się do zbierania kawałków mózgu mojej przyjaciółki z kuchennej podłogi. Już po prostu więcej nie mogę. Jedyne, co muszę zrobić, to przyłożyć palec do skroni i to powiedzieć.
przynajmniej umrę z rozmachem.